Po wejściu Polski i Słowacji do Unii Europejskiej i strefy Schengen bez przeszkód możemy odkrywać atrakcje turystyczne po obu stronach granicy. Szczególnie interesujące, choć w większości mało znane, są obszary położone wzdłuż Łuku Karpat, na wschodnich krańcach obu państw. Aby promować te bardzo cenne przyrodniczo i kulturowo tereny, powstał projekt Turystyka bez granic, który wspólnie realizują 3 polskie i 2 słowackie organizacje. Ideą przewodnią tego projektu jest turystyka przyjazna środowisku. Chcemy zająć się promocją obszaru transgranicznego, przygranicznego, polsko-słowackiego, ale oprócz promocji chcielibyśmy podkreślić i doprowadzić do takiej sytuacji, że powstaną wspólne polsko-słowackie oferty turystyczne. Obszar objęty projektem jest jedną z najcenniejszych na kontynencie ostoi dzikiej przyrody. Tu zaczynają się Karpaty Wschodnie, najdziksze góry Europy. Niespotykane gdzie indziej bogactwo flory i fauny zadecydowało o powstaniu wielu obszarów chronionych. Utworzono parki narodowe i krajobrazowe oraz obszary Natura 2000. Powstał tu także Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie. Oprócz polskich Bieszczadów i słowackich Bukowskich Wierchów obejmuje on także przyległe tereny Ukrainy o wielu wspólnych cechach przyrodniczych i kulturowych. Stąd też myśl, aby w przyszłości projekt kontynuowany był także po stronie ukraińskiej. Najbardziej znane na tym terenie bez wątpienia są polskie Bieszczady. Przyjeżdżają tu tysiące turystów spragnionych widoku połonin i kontaktu z dziką przyrodą. Natomiast niewielu miłośników górskich wypraw, i to nie tylko z Polski, ale nawet ze Słowacji, zdaje sobie sprawę, że istnieją słowackie Bieszczady, czyli Bukowskie Wierchy. Nasz region, Severny Zemplin, jest dość mało propagowany. Nasz region północny Zemplin jest zbyt mało promowany. Wiedza o Bukowskich Wierchach i połoninach jest niewielka. Korzystając z okazji, chcemy to zmienić. W ramach projektu nasz region promować będziemy na stronach internetowych i w mediach. Wydane zostaną także materiały promocyjne. Wszystko po to, żeby turyści dowiedzieli się, że w naszym kraju atrakcyjne są nie tylko Wysokie Tatry i słowacki raj, ale także piękne połoniny, no i pobliskie polskie Bieszczady. Istnieją nie tylko Wysokie Tatry i słowacki raj, ale że krasne, ciche połoniny, a samozrejmy na polskiej stronie Bieszczady. Obok Bukowskich Wierchów w Słowacji promowane będą również Pogórza Ondawskie i Laboreckie, sąsiadujące z polskim Beskidem Niskim, a także Wychorlat, bardzo interesujące krajobrazowo góry pochodzenia wulkanicznego. Atrakcyjne turystycznie są także obszary położone na południe od Wychorlatu, otaczające wielkie sztuczne jezioro Zemplińską Szirawę. W Polsce poza Bieszczadami projekt obejmuje Beskid Niski oraz Pogórza Strzyżowskie, Dynowskie i leżące najbardziej na wschód Pogórze Przemyskie, na swoim północnym krańcu sięgające niemal po Roztocze. Nasz projekt adresowany jest do szeroko rozumianej branży turystycznej. Są to właściciele gospodarstw agroturystycznych, hoteli, restauracji, ale również przedstawiciele władz regionu, jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj mamy taką szczególną ofertę dotyczącą warsztatów z zakresu polityki inwestowania w regionie. Oprócz tych dwóch grup chcieliśmy również zaprosić do udziału w projekcie, w naszych działaniach wszystkich tych, którym przyroda w jakiś sposób jest bliska, czyli przewodników, nauczycieli. Takim ważnym wyzwaniem jest to, żeby stworzyć strategię rozwoju, ale nie tylko na papierze, bo takie już istnieją, tylko taką strategię, która będzie wdrażana w życie. Tak, żeby ktoś, kto przyjedzie z zewnątrz, widział, że tutaj ludzie mają jakiś wspólny cel i wspólnie chcą osiągnąć sukces. Przykładem działań, które przyniosły korzyści zarówno Polsce, jak i Słowacji, jest inicjatywa Zielony Rower.
Były to działania, które realizowała i realizuje do dziś Grupa Partnerska Zielone Bieszczady oraz Fundacja Bieszczadzka. Mianowicie stworzenie szlaku, którego sens nie polega tylko na tym, że oznakowanych jest ileś tysięcy kilometrów ścieżek i dróg, tylko na tym, że łączy on różne inicjatywy oraz ludzi, którzy je realizują w różnych częściach tego pogranicza. Projekty mające służyć rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim realizowało wiele różnych organizacji. Niestety nie wszystkie powtórzyły sukces Zielonego Roweru. W realizacji projektu Turystyka bez granic pomogą więc wyniki badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki. Jednym z podstawowych zadań, działań, które my realizujemy w tym konsorcjum, jest zbadanie trwałości tych projektów, ich wpływu na rozwój turystyki, ale przede wszystkim tego tak zwanego efektu transgranicznego. Czy te pieniądze były dobrze wydane, spożytkowane? I teraz właśnie jesteśmy na etapie takiej analizy. Później oczywiście ta wiedza, która w ramach tego badania zostanie uzyskana, będzie bardzo praktycznie przedstawiona.